Bezwarunkowy dochód podstawowy w trakcie pandemii? Zdecydowanie tak. Zarówno w trakcie pandemii, jak i po jej zakończeniu. Obecnie 1,3 miliona Polaków pracuje na tzw. umowy śmieciowe. Kolejne 1,3 miliona prowadzi jednoosobowe działalności gospodarcze. Większość z tych osób bardzo wyraźnie straciła w trakcie epidemii. Ich sytuacja jest często dramatyczna. 500 000 Polaków jest bezrobotnych. Trudno oczekiwać, że w trakcie pandemii będą w stanie sensownie poszukiwać pracy. Ale także osoby zatrudnione na umowę o pracę drżą o swoją przyszłość. Często zatrudnione są w zakładach pracy, w których muszą pracować, mimo że podstawowe środki bezpieczeństwa w trakcie pandemii nie są dotrzymywane. To znaczy, że ich szefowie zmuszają ich do pracy z narażeniem zarówno ich zdrowia, jak i zdrowia całego społeczeństwa. Gospodarstwa domowe, w których żyje wiele milionów Polaków, dzisiaj bardzo wyraźnie straciły finansowo. Dochody spadają, a z drugiej strony wciąż przecież trzeba zapłacić za żywność, za opłaty, za leki, za czynsz. Oznacza to, że potrzebujemy bardzo istotnej interwencji państwa, interwencji, która przekaże pieniądze bezpośrednio do kieszeni obywateli. Taka interwencja z jednej strony wsparłaby słabnący popyt, z drugiej strony dałaby oddech po prostu polskim rodzinom. Gdy mówię o dochodzie podstawowym w mediach czy na spotkaniach, często pytają mnie, czy nas na to stać. Ale zastanówmy się, czy stać nas na to, żeby skazywać ludzi na biedę, brak perspektyw, brak możliwości rozwoju? Czy stać nas na to, żeby utrzymywać nieefektywny, zgoła feudalny system relacji zatrudnienia w Polsce, w których miliony Polaków i ich bezpieczeństwo ekonomiczne jest zależne od, widzimisię, polskich Januszów biznesu? Nie. Polski na to nie stać. Inne kraje w trakcie pandemii w tym momencie wprowadzają bardzo rozbudowane programy pomocowe, znacznie większe od tego, co zaproponował polski rząd. Mówimy tutaj o kilkunastu, czasem nawet 20-kilku% produktu krajowego brutto. Rząd Morawieckiego zaproponował tarczę antykryzysową, której wartość pozornie wynosi 212 miliardów, co i tak oznacza tylko 10% polskiego PKB, ale realnie z budżetu to jest tylko kilkadziesiąt miliardów złotych. To zdecydowanie za mało. 1000 zł dla każdej osoby w wieku produkcyjnym w Polsce to koszt rzędu 20-kilku miliardów złotych. Oczywiście można się zastanawiać nad tym, czy nie lepiej odrobinę mniejszą kwotę przekazać wszystkim, a trochę większą albo istotnie większą dla tych, których sytuacja stała się najbardziej dramatyczna. To jest do dyskusji. Jedno jednak wiemy na pewno. Potrzebujemy dzisiaj zdecydowanej interwencji, bezpośrednich transferów pieniężnych do kieszeni Polaków na ich konta. Nie ma na co czekać.